Witaj, Lidio. No, dzień dobry. Znaczy, dobry wieczór już teraz chyba. No właśnie, Lidio, jesteśmy na uroczystym otwarciu nowego butiku pod nazwą Modowy Prysznic w Reducie. Ty w dniu dzisiejszym brałeś udział w pokazie. Powiedz, co to był za pokaz, a przede wszystkim, jak tobie właśnie podoba się ten najnowszy butik modowy? No oczywiście butik mi się bardzo podoba, ponieważ promuje młodych, zdolnych artystów, projektantów. No i cóż, no to był niesamowity, wydaje mi się, event, wydarzenie modowe. No mamy tu właśnie butik i wspaniałe rzeczy w tym butiku do kupienia. I naprawdę są wyjątkowe, stworzone po prostu od serca. To nie jest jakby coś takiego, co będzie nosiła, prawda, nie wiem, ulica i cała Polska, tylko to jest stworzony projekt dla osób wyjątkowych, którzy chcą podkreślić swoją wyjątkowość. A jeżeli chodzi o kreację, którą masz właśnie na sobie, powiedz, jakiego to jest projektanta? Piotra Ciepala. Ja mówię Piotr Ciepal, a niektórzy Piotr Ciepał. To jest ten sam projektant, który stworzył kreację do preselekcji eurowizyjnej. No właśnie w tym roku. A powiedz, twoim zdaniem, jeżeli chodzi o dane miejsce modowe, czyli prysznic modowy, a czym dane miejsce wyróżni się na tle innych właśnie takich podobnych butików? No cóż, wyjątkowi projektanci, wyjątkowe miejsce. No i rzeczywiście bardzo dobrej jakości ubrania. Po prostu chciałoby się je dosłownie zjeść. I ostatnie pytanie, jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres, gdzie my Ciebie ponownie zobaczymy, gdzie będziesz koncertować i ewentualnie nad jakimi projektami obecnie pracujesz? No, pracuję przede wszystkim nad projektem związanym z przyszłym rokiem, czyli 25-lecie mojego funkcjonowania na scenie polskiej i nie tylko polskiej, muzycznej. Czy planujesz jakiś event z tego powodu? Oczywiście, plany są, niczego nie zdradzę, ale myślę, że jeszcze w tym roku wezmę udział w kilku dosyć istotnych wydarzeniach. No i trzymaj kciuki, trzymajcie kciuki.